Na wspólne chwile inspiracji w programie zaprasza jego sponsor. Castorama. Są wśród nas ludzie, którzy dobro innych stawiają ponad siebie. Dzięki wam możemy odmienić ich życie. I sprawić, że ich czyny zostaną wynagrodzone. Ciężka praca, emocje i zmiana, która jest nowym początkiem. Serio? Boże, ja was kocham. Dzień dobry państwu, prosto z Elbląga, totalne remonty szalongowskiej. Jeżeli chcecie się dostać do Bałtyku, to proszę bardzo, tędy płyniecie prosto. Do Warszawy trochę bardziej skomplikowanie, bo będziecie się musieli przesiąść, ale generalnie tu prosto i w lewo. A tam gdzieś mieszka nasza dzisiejsza bohaterka. Dziewczyna, która w absolutnie każdym widzi dobro. Poznajcie Justynę. Justyna to jest taki człowiek, który jak nie może pomagać, to cierpi. Kiedy ją poznałam, to było wiele lat temu i zaczęłam z nią współpracę w Fundacji Elbląg, to wiedziałam, że będzie mi się świetnie pracowało i miałam rację. Przez ostatnie 5 lat podopiecznymi Justyny były osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, osoby bezrobotne, a także osoby przechodzące kryzysy w obszarze zdrowia psychicznego. Dzięki niej rozpoczęłam studia, które już skończyłam. Co do studiów z psychotraumatologii, Justyna wkręciła w te studia również siebie i swojego męża. Czyli we trójkę chodziliśmy na zajęcia. Też w kwestiach często finansowych woli nam dać niż przeznaczyć na siebie. Dlatego też nadal nie mieszka w mieszkaniu, które jej się tak naprawdę serio podoba i jeszcze go nie wyremontowali, bo zawsze wolała te pieniądze przeznaczyć na kogoś innego niż na siebie. Ona w ogóle ma detektor wszelkich problemów i wydobywać dobrego z drugiego człowieka. Ktoś przychodzi i ona w krótkim czasie jest w stanie wydedukować jego prawdziwy problem. Mhm. Nieważne, czy to jest osoba, która jest w kryzysie bezdomności, czy to jest osoba uzależniona od czegokolwiek tak naprawdę. Czyli ona wie, że życie w różny sposób może się potoczyć. Dokładnie tak. I że ten człowiek przykryty stertami kartonów to jest człowiek. Dokładnie. Justyna kocha się doszkalać. Kocha się doszkalać. I my to wykorzystamy dzisiaj. Zorganizowaliśmy udawane szkolenie w temacie, który interesuje Justynę. To znaczy mamy prawdziwą panią prowadzącą, ale podstawionych uczestników. Są z nami też przyjaciele i bliskie Justynie osoby. No i jest nasz szpieg, czyli Karolina. Karolina jedzie po Justynę i teraz tak. Podjeżdżasz czerwonym samochodem, tak. Idziesz do windy, tak. I windą sobie wchodzicie tutaj. Ważne, gdzie siadacie? Za karę się idziemy z przodu. Ich tu posadzę. Dobra, za to, że się spóźniły. Leć. Lecę. Leć. Karolina jedzie po Justynę. W tym czasie uzbrajamy salę w ukryte kamery, ale umieszczamy też zwykłe kamery, bo będziemy udawać, że prowadzimy streaming szkolenia na żywo. Zadaniem Karoliny jest spóźnienie się, to znaczy ma przyprowadzić Justynę 15 minut po zaczęciu szkolenia. Dzięki temu będziemy mieć czas, żeby wszystko jeszcze wypróbować. Tutaj, no. Tu. Cicho. Nie, no tutaj. Nie, no. No jak nie? Wchodzi. Sorry. O, witamy spóźnialskie. Tutaj zapraszam z przodu. W takim razie zaraz będziemy się łączyć z naszym gościem, ponieważ dopiero zaczęliśmy zapoznanie. Będziemy się łączyć Justyna, na wideo. Chodź tu, przepraszam cię. Okay. Weź nie rób siary, siadaj. Dobra, to słuchajcie, trochę o tym, czym w ogóle są umiejętności społeczne. Jak, z czym wam się kojarzy w ogóle to umiejętności społeczne? Z ludźmi, nie? Jak się komunikujemy z ludźmi, jak... Wierzę. Nie wierzę. Dzień dobry. Nie wierzę. Niemożliwe po prostu. Cześć. Kogo mam ściskać? Wiesz, po co jesteśmy? Może na wszelki wypadek jeszcze jakieś wsparcie zawołam, dobra? Wsparcie!
najważniejszego pytania. Justyna, chodź druga do nas, bo ona się najbardziej bała, czy ty nie zemdlejesz. Moja droga, pytanie brzmi... Tak. Czy możemy zrobić ci remont? Tak. Nie wierzę, dziękuję. Nie, to jakiś sen. Tak. Przyszłam na szkolenie. Bardzo wszystkim dziękuję. To było moje marzenie. Kocham was wszystkich po prostu, ale nie wierzę w to, co się dzieje. Po prostu nie wierzę. To jest jakiś sen. Jeszcze dzisiaj rano sąsiadka mówi, że tu chyba Szelongowska przyszła. Mnie ciekawe do kogo. A ja mówię, Boże, to zrobię sobie na pewno z nią zdjęcie. Słowo się rzekło, to fotka musi być. No to teraz pozostał już tylko remont. A propos, zobaczmy, jak wygląda ten 60-metrowy lokal. Po wyprowadzce dwóch dorosłych córek, Justyna mieszka tu z mężem Arkiem. Rodzina przybyła do Elbląga 20 lat temu. Przeprowadzili się z Kostrzyna Wielkopolskiego, bo tu była praca. O, hello. Tutaj przechodzimy przez korytarz. Jest szafa. Czekajcie, bo to jest jednocześnie szafa i wejście do łazienki. Tak, marzę o drzwiach. Zobaczcie, zobaczcie to. Tak to było. To jest taka zaskoczka po prostu. Tu jest mop, tu jest to, tu jest jakiś cholerny komin, tu jest w ogóle strasznie wąt. Tutaj to już bym nie mogła nawet kilograma przytyć, moja droga. O, ta łazienka jest dziwna. Panie Lipo, pan się odsunie, bo ja chcę kibelek pokazać. Dobra, i teraz uważajcie, w kwestii intymności wam mówię. Proszę bardzo, to jest kwestia intymności, że tutaj człowiek jest tu, w tym miejscu, a uwaga, tu, proszę bardzo. Zamknięty jest tylko i wyłącznie. To nie jest takie łatwe wybrać od operatora, proszę. Drzwiami od szafy. Kumacie dźwięki? Ja tam bym wolał nie kumać. Absolutnie wszystko słychać, nie mówiąc już o zapachach. Wchodzimy do dużej przestrzeni, dosyć. Natomiast ona jest podzielona na klitki. No dokładnie. No bo to jest klitka numer jeden. Dokładnie. I tu jest naprawdę wąsko. Ja wam pokażę, jak tu jest wąsko. Rozstawiając ręce, nie? Ja bardzo często się lubię zastanawiać, co autor, a właściwie projektant miał na myśli. I wydaje mi się, że dziwny podział tego salonu to był podział na część dzienną i część kuchenną i chodziło o to, żeby mieć więcej blatu, dlatego to dziwne półściany. Ale na pewno ludzie, którzy tutaj wcześniej mieszkali, nie mieli dużego stołu. Ja bym wywaliła tą ścianę w ogóle. Okay. Nie wiem, no właśnie jak tutaj, bo ja chciałabym, żeby ten pokój był większy. Ja się zgadzam z tobą. Zgadzam się ze wszystkim, co mówisz. To jest niemożliwe. Chce mi się płakać. Z radości? Tak, ze wzruszenia, ale... No tak sobie myślę, że rzeczywiście marzenia się spełniają, ale to, co jest najcenniejsze i najbardziej się wzruszam, że to inni mnie zgłosili. To jest piękne. Widziałaś, ilu było? Widziałaś, jaki tabun ludzi za tobą stoi? Czujesz to na co dzień? Jak ty to robisz, że w każdym umiesz zobaczyć dobro? No, my dużo z mężem przeszliśmy różne sytuacje i był taki czas, zanim tu się przeprowadziliśmy do Elbląga. To jak opowiadamy gdzieś te historie, jak przetrwaliśmy, co przetrwaliśmy, że można nie mieć bieżącej wody, ale mamy wspaniałych przyjaciół. Pamiętam, nasi przyjaciele pożyczyli nam sumę taką pieniędzy, dość znaczną. Mówimy, że odwdzięczymy się, odwdzięczymy, to pamiętam od przyjaciół coś takiego, wy nam się nie odwdzięczajcie, oddajcie w dół. Też tak zawsze mówię. I my to robimy. No i kocham pomagać, nie? To wiesz też, jak trudno jest tą pomoc przyjąć. Wiem. Bo pomagać jest dużo łatwiej niż tę pomoc przyjmować. Ale myślę, że dlatego Justyna ma w sobie tyle ciepła i tyle empatii. I po prostu umie współczuć nie ludziom, tylko współczuć z ludźmi. Co to jest za pokój, panienko? To jest pokój po naszych dziewczynach. Klasyk ci powiedzieć? Rodzice 10 lat po wyprowadzce dzieci nadal śpiące na rozkładanej kanapie w salonie. Ja wiem, że wy macie sypialnię. Znaczy, nie, no tam... Ale to jest klasyk, wiesz o tym. Wiem. Dobra, jeszcze wasza sypialnia została. No słuchaj, jak pokój nastolatki. Naprawdę tutaj dorośli ludzie mieszkają? No to trochę tak, nie wiem, jakaś taka, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, która kocha chodzić na pielgrzymki, kocha chodzić do oazy i właśnie ma taki pokój. Ja rozumiem wiarę, ale naprawdę chcesz w sypialni patrzeć w oczy Maryi i Jezusa przez cały czas? Ja myślę, że sypialnia to mogłabyś mieć z mężem do takich rzeczy, gdzie można by...
Tutaj... Jak będzie wyremontowana, no to tak. A kto gra tutaj? No dziewczyny są muzykami. I dlatego właśnie tutaj u was w sypialni stoi pianino? W sypialni stoi, bo nigdzie się nie, bo było w tamtym pokoju, ale trzeba było... To jest taki klasyczny case. Dorosłe dzieci się już wyprowadzają i trochę nie wiemy, co zrobić z rzeczami po nich. A poza tym rzeczywiście tak jest, że jeżeli mieszkanie jest totalnie do remontu, no to boimy się, dobra, zaczniemy kuchnię, to od razu trzeba będzie wymienić podłogę, ale nie mamy na to kasy, to trzeba będzie zrobić to. I myślę sobie, że długo można żyć w prowizorce, w czymś, co okej, tutaj zalepiliśmy, tutaj przyczepiliśmy obrazek, ale w pewnym momencie człowiek jest już tym zmęczony. Dobrze, że jesteśmy. Oglądacie Totalne Remonty Szelongowskiej. Jesteśmy w Elblągu i opowiadamy wam historię Justyny. Mimo, że sama nie ma za wiele, od lat walczy o lepszy byt dla ludzi z niepełnosprawnością, dysfunkcjami społecznymi i borykającymi się z biedą. Jesteśmy już po niespodziance, podczas której Dorota zaburzyła mir pewnego szkolenia. Ale wszystko po to, by zadać ważne pytanie. Czy możemy zrobić ci remont? Zwiedziliśmy także 60-metrowe mieszkanie, które aż błagało o zmiany. Remont przeprowadzi nasza dzielna, zgrana i jakże gotowa ekipa. W ich oczach iskrzą się już zaangażowanie, skupienie i gotowość do kolejnego totalnego remontu. Mam rację, Bacha? Ciekawe, co tym razem ci twoja szefowa zgotuje na ręku. Poznajmy projekt. Tuż od wejścia, piękna sypialnia, tutaj jest fantastyczna zabudowa. Kto ją zrobi? Ja nie wiem. Zastanówmy się. Gadaliśmy kiedyś. Przepraszam, czy jest z nami jakiś stolarz? Stolarza, z papierami? Z papierami? Norbert, pokaż ten papier czeladnicze. Dobrze, Norbert, ty się zajmiesz, prawda? Tym wszystkim. Ale wiesz, gadaliśmy kiedyś, że jak taka zabudowa będzie, że może to z karton gipsu by zrobić. Stolarz w kartonach teraz będzie robił? Stolarza szukam. To musi być sypialnia dwojga dorosłych ludzi, czyli duże łóżko, zabudowa zrobiona przez odświeżoną ekipę stolarską pod wodzą Norberta, a także zagłówek wykonany z miękkich paneli. Do tego kocyki, poduchy, dywan, zasłony. No to będzie oaza spokoju. Łazienka. Zobaczcie, tutaj jest ogromny komin. Tutaj taka mała szafa. Kto ją mógłby zrobić? Karton gips. Jakiś stolarz. Tak? Zrobisz, świetnie. Łazienka będzie miała normalne drzwi, na ścianach kafelki w formie lamperii, do tego tapeta, wanna pod oknem, obok toaleta, naprzeciwko umywalka i wszystko, słuchajcie, takie stylowe, piękne. Teraz uważajcie, wchodzimy sobie do salonu, gdzie już zburzyliśmy tę ścianę, mamy tutaj wysoką zabudowę, lodówka w niej jest ukryta. Arturku, dalej idziemy kształtem litery L. Robisz jeszcze kuchnię? Jeszcze robię. Czy z karton gipsu coś ma to zacząć? Nie, w tym odcinku za dużo karton gipsu. A, dobrze. Salon z kuchnią będzie połączony, czyli znika nam ściana, pojawia się zabudowa kuchenna w kształcie litery L. W wysokiej zabudowie zmieścimy lodówkę oraz pralkę, tak żeby nie zajmować miejsca w łazience. Do tego stół na środku rozkładany, kanapa, fotel, zabudowa pod telewizor i półki na książki, które mam nadzieję świetnie wykona nasz nowy stolarz. Wchodzimy tutaj do pokoju, który jest pokojem gościnnym. Mamy tutaj szafę dużą, fajną. Mamy tutaj łóżeczko. Ach, kurczę, kto zrobi podes pod to łóżko? Norbert. Norbert. Jak się z nim dogadasz? Właśnie ja przestałem być jego szefem. Zwalniam cię. Ja, Norbert, chciałam ci powiedzieć, że cię zatrudniam w tym momencie. Czyli jakby raportujesz do mnie. Ja ci dam do pomocy Darka. Norbert przy pomocy swojego asystenta Darka zrobi wielką szafę, do tego podest pod łóżko. Będzie też biurko i mnóstwo miękkich materiałów na ścianach, tapeta w ulubionych przez Justynę kolorach. To będzie takie bardzo przytulne wnętrze łączące się z salonem. Tyle z teorii. Pora na działania praktyczne. Remont 60-metrowego mieszkania na drugim piętrze bez windy potrwa tydzień. No ciekawe, co wyjdzie z tej nieoczekiwanej zamiany miejsc w pionie stolarskim. Będzie hit albo kit, Dareńku. Zaczynamy demolkę. Na pierwszy ogień lecą stare zabudowy. Ich stan techniczny nie wróży im jakiejkolwiek przyszłości. Wróćmy do dopiero co okrzykniętego asystentem Dariusza. Doroniu, ta niezapowiedziana degradacja to tylko event, czy może widzisz jakieś bardziej długotrwałe tendencje? Dariusz otacza się bardzo zdolnymi, młodymi ludźmi. I Dariusz, nie wiem, czy czuje już ich oddech na plecach. Czuję, stoją non-stop za mną i pytają się, szefie, co robimy? Szefie, co teraz? Ja jestem mózgiem tej operacji.
Być może asystentem Darek został, ale pokornym to raczej nie. Lecimy dalej. Artur bez zbędnych ceregieli rozprawia się ze steraną kuchnią. Tymczasem szefowa chyba szuka pomysłu, jakby tu poszerzyć tę wąską niczym tramwaj łazienkę. Widzieliście, jakie wielkie pudełko do tego, żeby zakryć to? A tu jest wejście, nie? Do łazienki, więc zabieranie tutaj tylu centymetrów jest bez sensu i moim zdaniem to się okaże tu. W łazience być może nam się uda uratować jeszcze kilka centymetrów, dlatego że na ścianę położono płytę gipskarton. I ja go nie chcę tu. Nie znaczy nie. Nie ma takiego nie. Takiego słowa nie. Kobieta ma posłuszeństwo mieć od męża. Tak, jak idzie do kościoła, to co mówi? Iwan, ja się odsuwam, bo tu mogą iść jakieś ciosy. Twoja córka ma być posłuszna jakiemuś facetowi? No jak pójdzie do ślubu, to musi być posłuszna, nie? Iwan, ja tyle razy brałam ślub. I co? I nie byłam posłuszna. Ja tam jestem i brałem raz. I dlatego brałam rozwód. Chcę, żebyś wziął pod uwagę i zrobił tak, jak ja chcę. Dziękuję. I po makale, Iwanku. Nuda. Mówiłem, że denerwujesz. Posłuszna. Jeszcze mocniej. Posłuszna. Jeszcze. Hop. Raz. Poczekaj. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Doroniu, czyżby ten niewątpliwej urody gentleman narzucał ci tempo? Nie będę tego robić, jak mi każesz. Ale już go uspokoiłem! Już jest zamknięty, Doroto! Dareczku, skomentujesz? Co to za pytanie w ogóle? No przecież wiadomo, że kobieta i mężczyzna mają takie same prawa. Ona oczywiście się przyczepiła, bo chciała lecieć sobie, tak? Więc się ofukała i sobie poleciała, nie? A my nadal jesteśmy z kobietami 50 na 50. Równouprawnienie. W kolejnych dniach nasi szarmanccy budowlańcy wylewają z siebie litry potu, a wszystko po to, by zadowolić szefową. Z mieszkania znikają stare kafle i zużyte panele. Pojawiają się nowe instalacje wodno-kanalizacyjne. Rozpoczyna się także montaż nowiutkich podłóg. Lonia nie pozostaje w tyle i konsekwentnie buduje łazienkę. Nasze projektantki też nie próżnują, ale odnajdują się w bardziej przyjaznych warunkach. Wizyta w sklepie to nie tylko wydawanie pieniędzy, tylko to przede wszystkim inspiracji. Zapamiętajcie to zdanie, jak facet wam powie, po co znowu idziemy do sklepu. Inspiracje, słuchajcie, nie tylko jeśli chodzi o wygląd rzeczy, ale też techniczne. Pani Mariko, proszę. Jeżeli chodzi o techniczne, to możemy sobie sprawdzić wysokość blatów, dopasować do siebie. Zobaczyć, czy chcemy mieć piekarnik na takiej wysokości, tak. Czy na przykład wolimy taki właśnie podblatowy. Czy akceptujemy taki zlew, czy chcemy mieć ociekacz, czego na przykład nie chcemy mieć. Tak. Ale wiesz, możemy też sobie zobaczyć, że nie trzeba, moi drodzy, wybierać zawsze jednych frontów szafek, tylko można je połączyć i że całkiem nieźle wygląda. Ale jeżeli kompletnie nie macie pomysłu, jak to wszystko połączyć, to wiecie, że tutaj siedzą ludzie, którzy wam pomogą. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech mi pani powie, jak klient przychodzi tutaj do sklepu do was, to od razu wie, co chce, czy jednak jest trochę jak dziecko we mgle. Często zdarza się tak, że klienci są jak właśnie dziecko we mgle. My jesteśmy od tego, żeby klientom pomóc. Nakierowujemy, badamy, jaki klient ma styl, co będzie mu się najlepiej podobało. Wy im tutaj wszystko powiecie. Jak najbardziej, oczywiście, od tego jesteśmy. No i ekstra. I słuchajcie, zobaczcie, to jest bardzo dobra rzecz, że nie trzeba mieć szalongowskiej ani Mariki Jóźwek, żeby z niej iść na zakupy. Chodź, Marika, ja ciebie mam i my zawsze będziemy chodzić razem, wiesz? Bo po co bez ciebie? Pozostając w temacie kuchni. Artur zaczyna już montaż zabudowy. No ciekawe, jak wyjdzie ten miks frontów. Po kilku dniach Dorota wraca do Elbląga. Uprzejmie przypominam, że w strukturach ekipy stolarskiej zaszły zmiany. Prezes Darek został asystentem swojego asystenta, a od teraz szefa Norberta. Nic dziwnego, że nasza królowa pierwsze kroki kieruje właśnie w stronę tego działu. Dzień dobry, mój ulubiony stolarzu. Dzień co dobry. U ciebie słychać? Bardzo dobrze. Oj, masz pomocnika. Oczywiście. Witaj, Wytusku. Jak chłopcy? Jak, powiedz mi? Wspaniale. Prezes. Dobrze pracuje? Pracuje jak dziki. Nie może się powstrzymać. Ja robota mu się pali w ręku. No bo ja pierwszy raz widzę, żeby Dariusz tak pracował. No po prostu. Posłuchaj, powiedziałeś mu, że jemu zaufałaś, nie? Tak. Wiesz, co było w robocie? No. Ja słucham się pani Doroty. Szefie, no co mam robić? Ty tu, lej, zrób kawę. Dobra. No, nareszcie jestem wolny. Ja po kawę. Darek, moim zdaniem ty po prostu potrzebowałeś dobrego nadzoru. Od samego początku. Gratulacje, chłopie, naprawdę. Dziękuję ci za to, bo nareszcie to dobrze wygląda, słuchajcie. Tak się pracuje. Czy myślicie, że mi to przeszkadza? Nie, moi drodzy. A wiecie dlaczego? Bo trzeba mieć trochę pokory w życiu. Pokory, a karma wraca. A jak karma nie wraca, to jej możemy troszeczkę pomóc. Czekajcie, co będzie dalej.
Byle ci się do świąt nie zeszło. Co mamy gotowe, Doroniu? Jest położona podłoga, są już zagipsowane ściany, nawet chyba wszędzie zostały wyszlifowane. Łazienka... jeszcze trochę jej brakuje, na przykład nie ma kafelków. Kuchnia stoi. No, w jednych miejscach jest lepiej, w drugich jest gorzej. Ale zaczynamy już malować ściany. Wybór farby przy białym wnętrzu ma ogromne znaczenie. Co w niej jest takiego, zapytacie? Otóż wszystko jest w tej białej farbie. Używamy tutaj farby, która jest odporna na brud, która jest odporna na małe paluszki i wnucząc, które brudzą. Zobaczcie, ja już pobrudziłam tę ścianę. I nie ma. Więc cieszymy się tą czystą bielą bardzo długo. Słuchajcie, tutaj była bardzo mała łazienka i to jest impreza w tej chwili na 5 osób. Powiedz mi, co zniknęło w łazience? Co zniknęło w łazience? Zniknęła wielka żeliwna rura. I co jeszcze? I zniknęły takie rurki, co tam było z ziemi. I co jeszcze? Może wysokość podłogi? Poczułaś, jak podjęłaś? A, rzeczywiście, wyrównaliście podłogę. Nie, do sąsiada usiedliśmy. Iwanek na miło. Chyba się zreflektował chłopina. Nie, zrobiliśmy lekki pandus, wiesz, ale tego nie zauważyłaś. Co znaczy pandus? Takie zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia, pandus. Czyli zrobiłeś spadek po prostu. A spadek co innego po polsku znaczy, jak ktoś umrze i dostaje go. Pan sam też spadek. Ale pandusa się nie dostaje. Spadek i spadek po ukraińsku. Jak umrzesz, to twoja córka nie dostaje pandusa, tylko spadek. Spadek. A czy to oznacza na przykład, że jak ktoś chce komuś powiedzieć spadaj stąd, to mówi pandus stąd? Serio? A żenujący żart. Suchar roku należy do... Wypandusiaj! Wypandusiamy zatem z budowy i lecimy na elbląską starówkę. Justyna od lat pomaga najbardziej potrzebującym. Wspiera ją w tym mąż Arek. Jak wygląda życie dwóch społeczników? Znaczy ja trochę wstrzymuję czasami. Wstrzymujesz czasami? Tak, ja tak mówię Justynie, żebyś się tak nie zagalopowała aż za daleko, bo znaczy, ona czasami... żebym się nie zatraciła, tak. Może tak, nie? I mówię, że całego świata nie zbawi. No, zróbmy tyle, co możemy. Są takie sytuacje, kiedy ci się nie udaje. Tak. Pamiętasz ostatnią taką sytuację? To ja ci podpowiem, komu ci się nie udało pomóc, bo to była chyba dla ciebie najtrudniejsza rzecz. Siostrze twojej nie udało ci się pomóc. No trudne to było trudniejsze. No, ale jakby, znaczy... Generalnie wiedziałam, że ona to zrobi, nie? Mówimy o tej siostrze, która popełniła samobójstwo. Czwarta próba samobójcza. Nie chciała podjąć terapii. Miała rzeczywiście ciężkie też życie. Ale wychowała fajnie dzieci, tak? Mąż jej zmarł przed pandemią. I tak naprawdę pandemia uruchomiła to wszystko. Masz do siebie pretensje? Teoretycznie bardzo dobrze ten temat mi jest znany. Ja się z tym na co dzień spotykam. Ratujemy życia czasami. Dlatego, że ja jestem pomagaczem, ja wyciągam, ja wszystkich wokół. I czasami jest tak, że właśnie ludzie tak mnie odbierają, że jestem taka silna, że sobie radzę. Był taki moment, kiedy moja rodzina, wsparcie ci bliscy, kiedy ja mówiłam, że dlaczego mnie nikt nie zapyta, jak ja się z tym czuję, że ja też cierpię. To była moja siostra, bliska, wiele nas złączyło. Ale nie obwiniam ich o to, tylko po prostu pewnie to jest to, że ja zawsze pokazywałam, że jestem silna. I rzeczywiście czułam moc w danym momencie, a własnej rodzinie jakby nie mogłam pomóc. To jest, musi być strasznie trudne. To było strasznie trudne i to jest choroba. To jest choroba i choroba z nią wygrała. Nie masz takiego poczucia, że to, czego doświadczyłaś w życiu, przekuwasz na swoją pracę? Że dzięki temu wiesz, jak rozmawiać z ludźmi? Dokładnie. Mam takie poczucie. I nie zadaję już pytań dlaczego, tylko co z tym zrobić. Co mogę zrobić lepiej? Od kilku osób twoich znajomych słyszałam, że dzięki jednemu zdaniu, które ty wypowiedziałaś, te osoby dostały skrzydeł. Jeśli tak jest i oni są szczęśliwsi, to jest właśnie ten cel. I całe życie chciałam po prostu iść w tą stronę. Bo jeśli na 100 osób jedna coś dobrego dostanie, to jest już bardzo dużo. To jest ogromny sukces. Tak, i ja tak będę mówić zawsze. Wracamy do remontu, bo tu już wbijają sprzęty AGD. A to oznacza, że koniec remontu wcale już nie taki odległy. Jeszcze tylko szybki montaż i pyk, mamy to. Od samego rana odwiedzamy okolice remontu. Wydarzyło się coś, z czym mieliśmy już kiedyś do czynienia. Tak, chodzi o donos. Słuchajcie, może to nie jest klasyczny początek dnia, bo my jesteśmy skitrani tutaj wszyscy za autem. Poznajcie ekipę, która tworzy totalne remonty, bo tam jest barber.
I teraz wam powiem jedną rzecz tylko, żebyście wiedzieli. Wydaje mi się, że nowy układ, w którym jest Darek Stolarz, nie idzie najlepiej. Robimy wjazd? To chodźcie. Dostałam w nocy przeciek, że dwóch członków ekipy stolarskiej udaje się nie do pracy, nie, udaje się do barbera. Wbijamy, wbijamy. Piotrek, wbijasz pierwszy. Dzień dobry państwu. A co tutaj się dzieje? Panie Cześć. Stolarzu? Strzyżonko mamy. A od kogo dostaliście pozwolenie? No, Darek powiedział, że możemy iść się obstrzyć. Czyli zapytaliście swojego pracownika, czy możecie iść do barbera? Tak, dokładnie tak było. Dobrze, zapytamy Dariusza, co sądzi o tym układzie. Maliczko? A teraz przewinijmy się do dnia pierwszego. Ja, Norbert, chciałam ci powiedzieć, że cię zatrudniam w tym momencie. Czyli jakby raportujesz do mnie. Szefem bezpośrednim stolarzy jestem ja. Brnąc niebezpiecznie między sznurem samochodów, docieram w końcu do sprawcy całego zamieszania, a przynajmniej tak mi się wydaje. Darek siedzi w busie, tutaj, chodźcie. Dzień dobry. A gdzie są twoi pracownicy? Mieli docinać jakieś półki w namiocie. Nie, mój drogi, pozwoliłeś im pójść do barbera, mam to nagrane. Jak to ja im pozwoliłem? Pozwoliłeś im. Pani Doroto! Nigdy nie przestałeś być Pani ich szefem. Doroto. Dariusz, to już jest totalny remont szalongowski. To jest program interwencyjny, Dariusz. Interwencja. Interwencja, Dariusz. Trzymać pracę! Dominik, mógłbyś się skupić, a tak, nie grzebać w piekarniku? Może zamiast w nim grzebać, to coś o tym cacku opowiecie? Mamy piękny piekarnik, proszę bardzo. No chciałem ustawić godzinę. Funkcja parowa, żebyście wiedzieli. Wlewamy tutaj wodę i możemy piec panu. Przygotowałeś? A co? I teraz wiesz, co to jest? To jest komora AeroPerfect. Dominik, naprawdę? A najlepsza to jest ta funkcja, która wspomaga, że nie wychodzą zakalce. Ten piekarnik ma cichy domek, jest pięknie. Więc w czasie, kiedy Dominik będzie ustawiał godziny na super piekarniku z funkcją pary, zadaję wam pytania. Oddajmy głos ludowi. Lud powie wam prawdę. Bacha? Tak. Kto jest szefem w ekipie stolarskiej? Nie wiem. O, tam wszystkie kilki szefy. Kto jest szefem dziś? Na dzień dzisiejszy? Ja. Kto rządzi w ekipie stolarskiej dzisiaj? Stolarz. Stolarz. Co wy nie macie co robić? Zebranie macie? Do roboty, do roboty. Rozejdź się, szybko, szybko, pracujmy. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Strasznie to jest męczące bycie dziennikarką śledczą. Tutaj mamy już praktycznie wszystko zrobione. Tapeta. I nie mamy szafki. Najważniejsze. Jeżeli chodzi o stan remontu, to ja się w ogóle nie martwię. Mamy już podłogi, mamy już właściwie wszystkie zabudowy. Do zrobienia są jeszcze szczegóły, czyli listwy przypodłogowe, jeszcze domalowywanie. Musimy odciąć ścianę, dlatego że w łazience pojawi się kolor. Tam też będzie jeszcze fototapeta. No, z tego, co tam w projekcie było pięknie wymalowane, to jeszcze będą szafki i parę innych udogodnień. Pora na garść inspiracji. No są nowości, Misia. Są. Czarne. Tutaj zobacz, najmodniejszy kolor, kaszmirowy czy szampański. To jest tak naprawdę jeden model szafki i ta modułowość sprawia, że my sobie możemy z niej zbudować właściwie każdy rodzaj. Plus to, na jakim umywalki stawiamy. Czy Oczywiście, są nakładane, że tak. czy są wpuszczane. I teraz uwaga, wąska łazienka, mamy bardziej wąską. Mhm. Mamy szerszą, głębszą, jeżeli chodzi o większą Więcej łazienkę. Więcej przechowywania, czyli dodatkowe słupki. Ale my mamy, kochanie, Małe w tym toalety. Momencie, wiesz, angielską tak, łazienkę. Tak, bo tam jest no tapeta idziemy w to i wszystko, oczywiście. Dokładnie. Macie zwycięzcę, macie inspirację, dziękujemy bardzo. Przed państwem wystąpiła pani Marika, pani Dorota. A co tam u naszych panów? Oj, chyba główkują prezesy. Misiaczki moje, jak wy wyglądacie? Dobry. Naprawdę, ślicznie. A Dziękujemy. Gdzie wasz asystent? Tam pracuje. Daruniu? Jest. Co? Słodzianku mój. Chłopcy zarządzają naprawdę nieźle. Dopiero jutro jest finał, a mamy już wszystkie zabudowy. Gotowe jest łóżko? Gotowe. Szafa? Stoi! O, nawet tu mamy dźwiękowca, ale trudno. Szafa kolejna jest. No po prostu się sprawdzili się, bo wszystko jest, nie ma tylko dwóch rzeczy jeszcze. Mój drogi Norbercie, tutaj miała być jedna szafka i tu miałaś druga I szafka. I już właśnie robimy. Przywieźliśmy z Warszawy 12 takich palet. Będzie takie vintage czy coś. No. Takie rzeczy są modne. Auć. Już nie lubisz w palety? To się nie uda. Dariusz? Co? Mogę cię poprosić na stronę? Mnie? Tak. Moja droga! Na stronę cię poproszę. Asystent robi listy przypodłogowe. Zapraszam cię, Dariusz. Asystent robi listy przypodłogowe. Dariusz, zapraszam cię. Ktoś tu chyba wraca do gry. Od kiedy się przyjaźnimy, Dariusz? No długo. Robiliśmy kiedyś meble z palet, tak. prawda? Ile to było temu? O, to jak były modne. A kiedy one były modne? Jak miałem 35 lat, wtedy też dużo rzeczy było modnych. Papier stolarski. Sierny papier.
ja ci tutaj podpisuję go. Mhm. Proszę. Dariusz, no, przejmujesz dowodzenie. Ja idę się spotkać z przyjaciółmi, dobra, a ty ogarniasz sprawę. Poczekaj, to wydam po prostu jedno polecenie przy tobie. Brać te 12 palet na górę i tutaj regały. Dariusz, ty mnie nie denerwuj! A skoro kolejna restrukturyzacja w dziale stolarskim zakończona, jest chwila na spotkanie z bliskimi Justyny. W ich sercach nasza bohaterka zajmuje szczególne miejsce. Ty poznałaś Justynę ile lat temu? 12. Ona wtedy pracowała w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy. Byłaś ofiarą przemocy? A tak. Musiałam zebrać dzieci i nie miałam dokąd pójść. Poszłam do MOPS-u i MOPS mnie skierował do tego ośrodka. Chciałam ci w ogóle serdecznie pogratulować, bo to jest odważna decyzja. To się dla dzieci robi. Nie dla siebie? Dla siebie też, ale bardziej dla dzieci, dla ich przyszłości. Pamiętasz ten moment, co wtedy czułaś? Ogromnie samotna się czułam. Pusta, samotna. Po prostu no, nie miałam wsparcia w nikim. I trafiasz na taką Justynę. I co się dzieje? Ojejku, ona wywróciła mój świat do góry nogami, nie? Ja byłam zahukanym człowiekiem. Bałam się wszystkiego, swojego cienia się bałam. A Justyna dała mi ogromną energię. Bardzo mocno mnie wsparła. Do tej pory to robi. Nawet dzisiaj mi napisała, że mnie będzie wspierać i jest ze mną. Justyna jest przy tobie cały jest czas. Jest przy mnie cały czas. Nawet kosztem tam rodziny, córek, bo miała zostać z dziećmi, wnukami, to ja przełożę i spotkamy się. Ja bym tak do tego nie podchodziła, jednak mama to zawsze jakoś tak mądrze rozplanowuje, że nikt nie jest pokrzywdzony. I to jest tak, że faktycznie jak się jakieś trudne rzeczy dzieją w życiu, to ona jest świetną taką doradczynią. Tak naprawdę mama zaczęła tak intensywniej pracować wtedy, kiedy ja już byłam, no powiedzmy tam po kilku latach już nauki. Dlatego, że mama poświęciła pierwsze lata mojego życia i mojej siostry, żeby po prostu z nami być. Potem skończyła studia pedagogiczne i wtedy poszła do pracy i faktycznie zaczęło się już tak z grubej rury, bo... Ona się nie zatrzymuje, nie? W tych wszystkich kursach po prostu cały czas coś nowego. Byście pracowały razem, nie? Przez wiele lat. Tak, żeśmy pracowali tutaj razem, jak siedzimy i Justyna była takim moim mentorem. Myślę, że już nigdy nie poznam takich ludzi, jakim jest i Justyna i Arek, bo właśnie to jest ta wyjątkowość, którą oni w sobie mają i dają tą nadzieję, uczą miłości. Ja się tego przy niej nauczyłam. Marek, przepraszam, kto cię wysłał na ostatnie studia, powiedz mi, mój drogi? No, oczywiście, że Justyna. Justyna właśnie zawsze jest takim motywatorem i stawia wyzwania coraz wyżej. Czy to są te same studia, na które swojego męża też zapisała? Tak, dokładnie. Psychotraumatologia, tak? Zgadza się. Ty wiesz, ilu osobom pomogła Justyna do tej pory? Jak pracowaliśmy w fundacji, to przez te 5 lat to była grupa około 180 osób. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy są w kryzysie ubóstwa, w kryzysie bezdomności, z powrotem wrócili do społeczeństwa, bo to jest cholernie trudne. Dokładnie. Tak. To jest sytuacja, że trochę przestajesz się czuć człowiekiem. Macie, ty miałaś taki moment, że... Tak, miałam taki moment. Czasami potrzeba, żeby ktoś w nas po prostu uwierzył i nas zauważył, nie? Tak, to wystarczy. No ale Justyna jeszcze mówi, no ogromne ciepło. Anioł wśród ludzi. Jeżeli są anioły, to Justyna jest jednym z nich. I wierzę w to bardzo. Dla takich aniołów aż chce się pracować. Zaglądamy pod blok Justyny, bo tu właśnie dociera transport z wygodnym materacem. To jeden z ostatnich elementów, który rozpoczyna akcję meblowanie. Patrząc na stan prac, można być spokojnym, że nocy to im na pewno wystarczy. I w końcu nastał długo wyczekiwany dzień finału. Doroniu. Ale szybko nam minął ten tydzień. W tym odcinku zdążyłam być projektantką, prowadzącą, a nawet dziennikarką śledczą i teraz przyszedł czas na bycie lektorem, chociaż bardziej wolę bardziej poetyckie określenie. Narratorem. Zaczynam. Ale mam nadzieję, że nie straciłem właśnie tej fuchy. I tak oto nad Elblągiem stał kolejny piękny dzień. Dzień finału. Artur jest dumny ze wspaniałej kuchni, którą Dominik wyposaża właśnie w sprzęt. Garnki, patelnie, noże, wszystko, by Justyna mogła gościć i karmić. Iwan zasłużenie odpoczywa na kanapie, a Lonia cieszy się, że kafelki w łazience nie przysporzyły mu tym razem problemów. Tymczasem budyń bez użycia żadnych narzędzi montuje wieszak. Dariusz za to upaja się odzyskaną władzą Amerika. Marika z rozkoszą ścieli łóżko, do którego dobraliśmy cudowny materac z trzech rodzajów pianek. Każda odpowiada za wygodę. Idealne dopasowanie się, termoizolację naszego ciała, podparcie z 7 niezależnymi strefami i brak drgań, kiedy druga osoba akurat przewraca się na drugą stronę. Jednym słowem, za idealny sen. I wtedy wchodzę ja.
A ty co, się znowu przygotowujesz do Masterchefa? Nieustannie, nieustannie. Mam już piekarnik, a teraz jeszcze mam garnek, który nie przypala, ma granitowe dno. No, można ale więcej? Wiesz, że zostawiamy to Justynie, prawda? Jak to? A gdzie ty masz pióropusz i tipi? Wybrałam skromniejszą wersję. Brakuje mi tylko jeszcze barw wojennych. Okej. Okay. Stolarstwo to jest wojna. A co wy tak my jesteśmy jedną, bo właśnie im tłumaczę, że jak będą mieli własną firmę i ich pracownicy urosną, że będą szefami, nie? To żeby nie popełnili mojego błędu, żeby nie byli mili. Tylko od razu zamordyzm! Od razu! Darecki nie tylko odzyskał swoją pozycję szefa, ale ja myślę, że odzyskał posłuch. Teraz pytanie. Jak jego pilni uczniowie, jego pracownicy zachowają się w kolejnym odcinku? Ale ja zostawię to pytanie otwarte. Nie będzie odpowiedzi. Musicie śledzić nasz program. Ludzie się relaksują w różny sposób i wiecie, że ja się relaksuję przy tym odkurzaczu, serio. Po pierwsze, ma absolutnie najmocniejszą moc ssania. Po drugie, pracuje do 70 minut. Po trzecie, ma prawdziwy filtr HEPA i to jest bardzo istotne. Ale zobaczcie, jaki tu jest patent. Jeden guzik. Proszę bardzo, w zależności od tego, jak podłoga jest zabrudzona, zmienia się moc. Co teraz będzie słychać? Zwiększył się, nie? Bo po co zużywać pełną moc, jak jest mniejsze zanieczyszczenie? Nawet w ciemnych pomieszczeniach, nawet najmniejszy brud, nic się przed wami nie ukryje. No i mamy finał. I wiecie co, najbardziej mnie cieszy, że my odtworzyliśmy tutaj styl Justyny, bo w tym mieszkaniu, mimo tego, że ono wymagało remontu, było niesamowicie przytulnie, bo ta rodzina jest niesamowita. Oni nigdy nie skupiają się na sobie, ale na wszystkich innych dookoła. Ja mam nadzieję, że dla nich to będzie nowy początek, jakiś taki power, żeby tych, którym pomogli, było jeszcze więcej. Skąd my to znamy? Znacie to? Dobra, jesteś gotowa? Jestem gotowa. Cios karate, co? Atakuj. Witam po krótkiej nieobecności i informuję, że wracamy po przerwie. Dobra. Jesteś gotowa? Jestem gotowa. Cios karate, co? Atakuj. O matko. Boże! Nie wierzę! Boże. No matko do ciebie! O takich marzyłaś! Jest! Jest! Masz nową podłogę na drewniane skropy! Nie no, jest niesamowicie! Jezu, kuchnia, Boże! Arek, ja mam bladą, który masz! Nie wierzę. Salon był trochę połączony z aneksem kuchennym w dziwny sposób. Otworzyliśmy to całkowicie. W tej chwili mamy piękny aneks kuchenny w dwóch kolorach, drewna oraz bieli. Jest też kanapa, fotel, stół rozkładany na środku. Jest też miejsce na książki, na duży telewizor i oczywiście wszystkie ozdoby, które już wcześniej były w domu Justyny, bo ona naprawdę umie w przytulność. To jest dom. Dojrzałych ludzi, tak mogę powiedzieć, możemy się nazywać już dojrzałymi ludźmi, tak, nie? Oczywiście. Których dzieci się już wyprowadziły, nareszcie. Ale dzieci, które przyjeżdżają. Tak. I faceta, który pracuje w domu. Tak. No to chodźcie, zacznijmy ten pokój, co? Chodźcie. Chodź pierwszy. Boże, jak pięknie. No. Mogę się położyć? No możesz, tylko to nie jest wasza sypialnia. Nie szkodzi, ale... O Jezu. Ale bomba. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że Arek będzie tutaj sobie mógł pracować. Justyna będzie mogła się uczyć, ja będę mógł pracować. Dobrze, już. Kocham was. Kurde, kocham was! Jak cudownie. Stary pokój dziewczynek służył trochę za graciarnię i trochę za biuro Arka. W tej chwili mamy tutaj pokój gościnny z prawdziwego zdarzenia, ale też garderobę. Zmieściliśmy ogromną szafę, do tego łóżko, a także biurko, żeby Arek miał gdzie pracować. Zapraszam! O ja! Jezu, jak ładnie, Boże! Cudo, po prostu cudo! Nareszcie jest sytuacja. Arek! Boże, Boże, nie! To nie odkręcaj!
Ciasny przedpokój był połączony z łazienką przesuwnymi drzwiami. Zrobiliśmy normalne drzwi, a łazienka przestała być nareszcie wąskim tramwajem. Zmieniliśmy jej układ. W tej chwili pod oknem mamy wannę, obok umywalka jest też toaleta, a pralka ma swoje miejsce w kuchni. Nie wierzę! Boże, jak pięknie! I fotel jest ten... Pięknie, Boże! Pięknie, Dorota, pięknie jest! Jezu! Prześliczny. Sypialnia Arka Justyny wyglądała jak sypialnia nastolatki. W tej chwili mamy duże łóżko, idealnie wpasowane pomiędzy szafy. Jest zagłówek wykonany z paneli imitujących skórę, a także mnóstwo miękkich materiałów. To jest takie miejsce, gdzie naprawdę można zamknąć drzwi i odpocząć. Nawet nie wiecie, jak zmieniacie życie. Bo to życie nie zmieniacie tylko nam. Bo jeszcze więcej mi się chce. To przekujemy po prostu w działanie. I to jest fajne, nie? To jest najlepsze, wiecie. Dziękuję, Dorotka, dziękuję. Justyna, jak widać, dostała kolejnego poweru. I teraz pytanie, czy w ogóle będzie bywać w tym domu, czy tak naprawdę będzie działać na mieście. Ale wiecie co, nie ma znaczenia, bo ona powiedziała najważniejszą rzecz, że ten program zmienia życie ludzi. I nie tylko w taki sposób, że jest remont, tylko w taki sposób, że naprawdę jest nowy początek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochani, zapraszam tam i w prawo. Bardzo wam wszystkim dziękujemy i ja to powtarzam. Wy jesteście bohaterami tego programu. Bez was nie byłoby mnie. Ja bym nie mogła działać, nie mogłabym pomagać. I do przodu. Słuchajcie, cuda się zdarzają. Za wspólne chwile inspiracji w programie dziękuję jego sponsor, Castorama.